detailingowe. Dziadzia, słuchaj, szybki strzał. Będę chciał zobaczyć, ile posiedzi szybka powłoka, powiedzmy, do felg. Dla mnie to taki polimerek od H2O.net. Film już był o tym produkcie. Wtedy zarzucałem, że jest opcja zarzucenia go nawet na z oprysku, powiedzmy, spłukać wodą i też naprawdę jest przyzwoicie. Dzisiaj chciałem pokazać Ci film, gdzie zarzuciłem na felgi w Audi i felgi tylko umyte, dogłębnie umyte, czyli usunięte wszelkiego rodzaju smoła. Wskoczył też Dejronik, czyli lot na rdza. Felgi doczyszczone idealnie, bez korekty. I na koniec odtłuszczone czystą ipą. Z tego względu, że nie pękałem, bo felgi tak są do lakierowania. To jest ostatnia zima, prawdopodobnie z tym kolorem. Zobaczymy, co dalej. Więc zapraszam Cię do dalszej części. Zobacz aplikację i trwałość tego produktu na felgach nowa Audi. W sumie teraz chwilę on postoi, bo mam tą kwarantannę, więc akurat dobrze produkt sobie usiądzie troszeczkę i zobaczymy, czy chociaż te dwa miechy wytrzyma. Miesiące, słuchaj, na felonku, który nie był jakoś specjalnie przygotowany. Był po prostu umyty, dekontaminacja chemiczna i już. I założone w warunkach, kurcze, ekstremalne w garażu, już było chłodno. I dwa miechy z banieczki. Na ciemnych lakierach rzeczywiście może przysmużyć. Dlaczego? Produkt jest polimerem, moim zdaniem, bo on się zachowuje jak polimer i nie wolno przesadzać z ilością. Minimalna ilość, rozkładasz i zostawiasz. A najlepsze rozwiązanie, czyli posiedzi miesiąc, to już też testowałem. Przez miesiąc masz z bani, jak spryskasz sobie felgę i spłuczysz. Szybko i sprawnie. Co mi się najbardziej podoba w tym produkcie? Samo oczyszczanie. W filmie bodajże chyba z Elite Detailer Detailing Foam One. Tak. Tam zarzuciłem na felgi. Na felgi albo... Tak, na felgi. Na felgi. Widziałeś, jak pięknie zbierało? No właśnie. To jest właśnie ten produkt. Czy jest warty swojej ceny? Jest warty. Niewielka ilość, naprawdę, nie namęczysz się przy tym produkcie. Nawet jak Ci się będzie kończył, tak jak mówiłem, domyjesz felgi, spryskujesz na mokrą, spłukujesz dokładnie, film na tamtym kanale był i śmigasz. Moim zdaniem bomba. No dobra, z mojej strony to wszystko. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!